Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Ostatnie dwa dni na krach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam i przypominam także, że jutro, we wtorek o godzinie 18:00 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy! Ostatnie dwa dni na krach. Wygląda na to, że zostały nam jeszcze dwa dni do wygenerowania jakiegoś impulsu, który będzie negatywny, który by sugerował, że występuje krach, że październik faktycznie przyniósł nam takie zjawisko, ale moim zdaniem prawdopodobieństwo, że tak się stanie, radykalnie się zmniejsza. Dzisiaj rano budzimy się na amerykańskich obligacjach 10-letnich mniej więcej na tym samym poziomie, gdzie w piątek się konsolidowaliśmy. Czyli ten jeden z głównych czynników, który teraz prowadził do spadków indeksów giełdowych, nie sygnalizuje nam nowych, żadnych negatywnych tendencji. Rynek może być uśpiony i czekać na jakieś nowe wydarzenia. Drugim tym czynnikiem jest geopolityka. Okazało się, że minęły kolejne 48 godzin, nie ma kontrofensywy, nie ma ataku, agresji Izraela na strefę Gazy i z tego też tytułu brak wzrostu ryzyka geopolitycznego nie pozwala także na wygenerowanie tych impulsów negatywnych dla giełd papierów wartościowych. Czy coś się wydarzy jeszcze przez kolejne dwa dni? Moim zdaniem szansa na to jest coraz mniejsza, ale dla części inwestorów, kiedy rozpatrujemy październik, to uważają oni, że jest to miesiąc magiczny, gdzie dochodzi bardzo często do wydarzeń typu krach. I jeżeli już miniemy ten miesiąc, to w takiej sytuacji szanse na ten rozwój negatywnych, bardzo negatywnych scenariuszy staną się coraz mniejsze. Przypominam, krach to takie zjawisko, gdzie indeksy giełdowe spadają w okolice 20-30% w bardzo krótkim czasie i na chwilę obecną coraz mniejsza jest szansa na to, że październik 2023 roku na rynkach finansowych przyniesie nam podobne zachowanie. Patrzymy także na zachowanie amerykańskiego dolara. Ze względu na to, że pomimo napływających danych makroekonomicznych, amerykański dolar nie chce się umocnić, a takie umocnienie byłoby faktem, gdybyśmy przeszli poziom 1,05. Cały czas euro-dolar jest w okolicach poziomu 1,0550-1,06. Z tego też tytułu ta miesięczna konsolidacja, którą widać na wykresie, po prostu trwa dalej i nie ma potwierdzenia zachowania amerykańskiego dolara przez te inne klasy aktywów, na których widzimy negatywne zjawiska dla ryzyka. Indeksy giełdowe w piątek próbowały dalej spadać. Jeżeli chodzi o niepokoje geopolityczne, to był to jeden z tych głównych powodów, który dał nam taką sesję na giełdach papierów wartościowych, ale jako że nic tutaj nowego, negatywnego nie wydarzyło się w geopolityce, dlatego też indeksy giełdowe dzisiaj próbują odbić, no i prawdopodobnie będziemy świadkami próby dowiezienia przynajmniej tych poziomów, na których jesteśmy teraz, do końca tego miesiąca. Cały czas spodziewam się, że jest ponad 70% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe na koniec tego roku będą wyżej niż średnia 200 sesyjna na wykresie dziennym, że będziemy dążyć do maksimów tegorocznych, a nie do minimów. Dzisiejsze zachowanie giełdy w Japonii potwierdza, że te negatywne nastroje nie są aż tak duże. Konsolidujemy się i testujemy dolne ograniczenie tego kanału spadkowego, więc moim zdaniem rośnie raczej szansa na wzrostowe odbicie ruch w górę niż na spadki, ale także bądźmy przygotowani na to, że konsekwencją tego, co się będzie działo, są wydarzenia na indeksie DAX w okolicach tego swojego zniesienia Fibonacciego o większym znaczeniu, czyli 38,2%. To wsparcie, jeżeli się obroni, w bardzo dobry sposób będzie
będzie w stanie wygenerować nam impuls w kierunku maksimów Hossy. Dlatego też te miejsca, na których teraz jesteśmy, mają takie duże znaczenie. Wydarzeniem ostatnich godzin było wyjście ceny złota nad poziom 2000 dolarów i złoto w najlepszy sposób odzwierciedla, jakie jest teraz nastawienie na to, że ryzyko geopolityczne będzie wpływało na wydarzenia rynkowe. Dlatego też przejście poziomu 2000 dolarów oznacza i sygnalizuje nam gotowość rynku na atak na maksima wszechczasów z dużą szansą, że te maksima zostaną pokonane. No i równolegle pewnego rodzaju optymizm widać także na cenie miedzi, ale dopiero przejście oporów w okolicach 8100 dolarów będzie czynnikiem, który zachęci w nieco bardziej dynamiczny sposób do ryzyka. Ja generalnie spodziewam się, że właśnie tak będzie, ale poziom 8100 dolarów cały czas jest ważnym punktem odniesienia. Być może dzisiaj będziemy świadkami ataku na ten bardzo istotny poziom. I nie widać także wzrostów na cenie ropy naftowej. Ropa naftowa ma swoje wsparcia w okolicach ostatnich minimów. Ryzyko geopolityczne teoretycznie powinno podbijać cenę ropy naftowej, ale tak się nie dzieje. Rynek zdradza raczej ochotę na spadki niż na wzrosty. I gdyby w najbliższych godzinach albo dniach doszło do przełamania tych wsparć, które widać na wykresie, to sygnały zachęcające do mocniejszych spadków stałyby się faktem, natomiast każdy spadek ceny ropy naftowej oddala także perspektywy wzrostu inflacji, a w takiej sytuacji oddala się także szansa na przetrzymanie, utrzymanie tych wysokich stóp procentowych na takich poziomach, na których teraz jesteśmy, więc największym sprzymierzeńcem popytu na ryzyko byłyby spadki ceny ropy naftowej. Natomiast największym zagrożeniem dla byków na ryzyku na indeksach giełdowych jest to, gdyby cena ropy naftowej szła w górę. No i warto także stale monitorować zachowanie Bitcoina z powodu tego, że Bitcoin zatrzymał się na zniesieniu Fibonacciego całej fali Bessy w okolicach 36 tysięcy dolarów. Dla mnie ważniejszym oporem są okolice 40 tysięcy dolarów oraz górne ograniczenie tego kanału wzrostowego, który widać na wykresie. Natomiast najważniejszym przesłaniem zachowania Bitcoina z ostatnich dni, z ostatniego tygodnia jest to, że mamy potwierdzenie odbicia od średniej 200 sesyjnej, więc rynek ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej, na ruch w kierunku następnych oporów i spodziewam się, że to jest właśnie scenariusz bazowy i tak będzie się rynek pozycjonował nie tylko na Bitcoinie, ale także na wszystkich innych kryptowalutach, ponieważ ten optymizm płynący z Bitcoina moim zdaniem dla rynku surowcowego, dla rynku ryzyka, dla rynku innych kryptowalut będzie zaraźliwy. I na koniec warto przeanalizować także rynek krajowych aktywów. Tutaj także mamy spokój, wyczekiwanie na to, co się dalej wydarzy. Rynek złotego moim zdaniem raczej ma ochotę na dalsze umocnienie krajowej waluty, na wzrost popytu na ryzyko. Widać to także po zachowaniu polskich obligacji, które zakończyły poprzedni tydzień już głęboko poniżej średniej 200 sesyjnej, co sprzyja popytowi na ryzyko, ale najlepiej jest oczywiście na warszawskim parkiecie, ponieważ tutaj utrzymanie nad poziomem 2100 punktów zdradza i zachęca do tego, żeby rynek przetestował ostatnie letnie maksima, przetestował górną krawędź tego kanału wzrostowego w rejonie 2320 punktów i ruszył do maksimów z ostatnich lat, czyli rejonu 2400-2500 punktów. Dla mnie to jest scenariusz bazowy i cały czas uważam, że jest ponad 80% prawdopodobieństwa, że na koniec roku indeks WIG20 będzie wyżej niż to jest teraz, że będziemy kontynuować tendencję wzrostową w kolejnych miesiącach i że te scenariusze optymistyczne będą dla warszawskiej giełdy realizowane. Moim zdaniem to jest teraz scenariusz bazowy. I zmienię zdanie dopiero, gdyby rynek cofnął się znowu poniżej psychologicznego poziomu 2000 punktów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!